Nie wiem, czy mieliście kiedyś taką sytuację, że czekaliście na jakąś grę od pierwszej zapowiedzi, od pierwszego materiału, który gdzieś w ogóle dotykał tego, że być może gra powstanie, że ktoś pracuje nad danym tytułem. Czekaliście. Ja czekałem i w końcu jest, w końcu mam ją w swoich rękach. No i właśnie. Czołem, z tej strony Tomek Dobo z Gambit TV. Ja opowiadam wam, co myślę o grach planszowych, abyście wy nie musieli kupować ich w ciemno. I dziś opowiem wam o grze, na którą czekałem, tak jak mówię, jak dziki. A czekałem, bo mam poprzednią edycję i chciałem mieć tę najnowszą. Dziś opowiem wam o grze Clash of Cultures, monumentalna edycja polska, albo inaczej mówiąc Clash of Cultures Monumental Edition. Autorem gry jest Christian Magnussen. Christian Magnussen. Oryginalnym wydawcą jest wydawnictwo WizKids. Natomiast polską edycję, polską wersję językową tej gry wydało wydawnictwo Portal. I to właśnie Portal podesłał mi ten egzemplarz do zrecenzowania, za co serdecznie, serdecznie dziękuję. Czym jest Clash of Cultures Monumental Edition? Po pierwsze, Clash of Cultures to, no to spora gra 4X osadzona w czasach zamierzchłych, gdzie wcielamy się w przywódców pewnych nacji i zwiedzamy świat. Walczymy o swoje przetrwanie, walczymy o byt, rozwijamy swoje państwo, rozbudowujemy miasta, walczymy z innymi graczami, walczymy z barbarzyńcami i tak dalej, i tak dalej. Clash of Cultures monumentalna edycja to taka edycja 1,5. To podstawka i dodatek w jednym wielkim pudle z kilkoma drobnymi szlifami mechanicznymi. Nic, co zupełnie jakoś przewraca całą grę do góry nogami. To dalej to samo, tylko leciutko, leciutko machnięte papierem ściernym, żeby wygładzić. Jak wygląda gra? Bardzo krótko, bardzo szybko powiem wam za chwilę przy stole, a potem wrócimy tutaj i powiem wam, co sądzę o monumentalnej edycji Clash of Cultures. Zapraszam. Okej, moi drodzy, Clash of Cultures Monumental Edition, przygotowane do rozgrywki czteroosobowej. To, co wam za chwilę pokażę, to nie będzie pełen przekrój tego, jak się gra. Nie wytłumaczę wam każdej zasady, bo jest tego dość sporo i długo, dużo czasu byśmy tutaj spędzili. Ale postaram się wam w dużym skrócie i ogólnie opowiedzieć, jak się w to gra, co można robić. No i co dzieje się w trakcie rozgrywki? To, co tu widzicie, to dwie części tego, co zwykle jest na stole. Tutaj mamy główną planszę złożoną z takich oto elementów. Cztery elementy startowe, takie same dla wszystkich graczy, chyba że gramy z dodatkiem cywilizacje, to wtedy niektóre z tych cywilizacji mają swoje własne kafelki startowe oraz kafelki terenu wylosowane i ułożone w pewien kształt. Te kafelki będziemy sobie eksplorować i sprawdzać, co na nich jest. Do tego każdy z graczy dostaje swoją planszetkę technologii, na której to będzie zaznaczał, jakie technologie wynalazł, no i co generalnie może robić. Jeżeli gramy z cywilizacjami, to każdy gracz dostanie również planszetkę swojej cywilizacji oraz karty przywódców, których będzie mógł wynająć, tak, zatrudnić, że tak się wyrażę, w trakcie rozgrywki. Każdy z graczy również dostanie swoje figurki. Jak widzicie, jest tu mnóstwo elementów plastikowych dla każdego z gracza. Budynki, kawałki miast, jednostki i tak dalej, i tak dalej. No, mnóstwo kolorowych rzeczy, a także o takie oto kosteczki, którymi będziemy zaznaczali różne rzeczy. No dobra, jak gramy? Gramy przez 6 er. Każda era ma w sobie 3 rundy. W trakcie każdej rundy każdy z graczy będzie miał jedną turę, w trakcie której wykona 3 akcje. Standardowo będziemy grali 6 er. Gra może skończyć się wcześniej, jeżeli gdzieś zostanie wyeliminowany jeden z graczy. W tym momencie gra
toczy się tylko do końca tej ery, w której tenże gracz został wyeliminowany z potyczki, no i wtedy liczymy punkty. Są również gry z wariantami, gdzie możemy grać troszeczkę dłużej albo troszeczkę krócej, ponieważ moment zakończenia gry jest losowy w pewien sposób. Zatem gramy 6R i w ciągu tych 6R, wykonując akcje, o których zaraz wam opowiem, będziemy starali się rozwinąć swoje imperium, będziemy starali się zbudować nowe miasta, wynaleźć jak najlepsze technologie, rozwinąć te swoje miasta, przejąć wpływy może w miastach przeciwnika, przejąć miasta przeciwnika, zaatakować go, bronić się przed nim i tak dalej, aby na końcu zdobyć jak najwięcej punktów zwycięstwa, które dostaniemy za różne rzeczy. No dobra, to przejdźmy w końcu do tego, jak się gra, co się robi w trakcie swoich tur. I jak już powiedziałem, w trakcie swojej tury gracz będzie miał do wykonania 3 akcje, a dokładniej 3 akcje główne, plus ewentualnie różne akcje dodatkowe, jeżeli będzie miał do nich dostęp. Te akcje główne są wypisane na takiej oto gustownej pomocy gracza, która jest dwustronna i właśnie wypadła mi z ręki. Dlaczego jest dwustronna? Bo z jednej strony dotyczy gry tylko samą podstawką, z drugiej jeżeli korzystamy z dodatku i wszystkich dóbr związanych z tymże dodatkiem. No dobra, to lecimy. Jakie mamy możliwości, jakie akcje możemy wykonać? Pierwszą akcją jest rozwój, czyli wynalezienie nowej technologii. Za wynalezienie nowej technologii należy zapłacić 2 jednostki żywności albo 2 jednostki idei, pomysłu, bądź złoto, tak? Oczywiście możemy płacić w dowolnej kombinacji. Płacimy i wynajdujemy technologię. Bierzemy sobie kosteczkę ze swojego banku wydarzeń i wynajdujemy technologię, którą chcemy. Z kilkoma oczywiście specjalnymi zasadami. Po pierwsze, technologie są podzielone na takie czteropunktowe obszary. Jeżeli zaczynamy jakiś nowy obszar, to musimy zawsze pierwszą z góry wynaleźć. Jeżeli już mamy, to dowolną kolejną możemy sobie jak chcemy wynajdować. Tutaj mamy technologie związane z ustrojami politycznymi i te można zacząć dopiero wynajdować, jeżeli rząd, kolumna nad tym politycznym kawałkiem ma wynalezioną ostatnią technologię. No i tylko jedna kolumienka polityczna może być wynaleziona. Kiedy wynajdujemy technologię, tak jak mówię, kładziemy swojego pingielka w miejscu na tej planszetce, no i dostajemy jakieś profity. Czy to będziemy mogli wykonywać jakieś akcje dodatkowe, czy to będziemy mogli robić akcje zwykłe, nieco lepiej, czy będziemy mieli w ogóle jakieś tam po prostu bonusy. Co jest istotne, niektóre te technologie mają tutaj żółtą ramkę, niektóre niebieską, niektóre białą. Biała nie robi nic, za niebieską ramkę dostajemy żetony kultury, które możemy wykorzystywać w trakcie gry, za ramkę żółtą dostajemy żetony nastroju, które również do kilku rzeczy możemy wykorzystywać w trakcie rozgrywki. Co robi to pole? Kiedy uczymy się nowych technologii i zabierzemy stąd ostatni żeton, odpalamy wydarzenia, więc dociągamy kartę wydarzenia z góry talii, czytamy i rozpatrujemy. Tutaj u góry pojawiają się różnego rodzaju informacje, takie jak na przykład pojawienie się barbarzyńców, pojawienie się piratów, ruch barbarzyńców i tak dalej. Rzeczy, które należy rozpatrzeć na mapie, która pewnie niedługo się pojawi, no a poniżej jakieś dodatkowe elementy, dodatkowe rzeczy, które albo celują tylko w gracza, który tę kartę dociągnął, albo będą celowały w innych graczy. W tym przypadku mamy głód z ruchem barbarzyńców i jest napisane, że tracisz 1 żywności. Jeżeli nie możesz stracić 1 żywności, musisz obniżyć nastrój w jednym ze swoich miast do poziomu wkurzony. W tym przypadku złotem nie można płacić jak żywnością, no bo żywność złota się nie je generalnie. Kiedy rozpatrzymy sobie już to wydarzenie, uzupełniamy tutaj wszystko do pełna i liczymy i czekamy na odpalenie kolejnego wydarzenia.
To było tylko wynalezienie technologii, a już trochę gadam. A, jeszcze jedno. Jeżeli gramy z dodatkiem cywilizację i mamy jakąś specyficzną cywilizację, to w momencie, kiedy wynajdujemy jakąś technologię, to automatycznie możemy dołożyć też kosteczkę na planszę naszej cywilizacji. I na przykład Indie mają słonie indyjskie, jeżeli wynajdziemy hodowlę zwierząt. A więc jeżeli wynalazłbym, gdzie jest hodowla zwierząt, tutaj, to wziąłbym również kosteczkę spoza tego traku i wstawił do tego miejsca i miałbym nową rzecz. Gdybym wynalazł religię państwową, miałbym Gdybym wynalazł szlaki handlowe tutaj, to miałbym dobrobyt, tak? Gdybym wynalazł teatr i muzykę tutaj, to tu miałbym pokój i poezję, tak? Słowo i poezja, jak to powiedział słowacki Mickiewicz. No dobra, to było wynalezienie technologii, to będzie długa część. Kolejna akcja to akcja ruchu, czyli poruszanie się jednostkami, które mamy na mapie. Możemy ruszyć do trzech grup naszych jednostek o jedno pole. Grupa jednostek to jedna, dwie lub trzy jednostki. I no cóż, wybieramy sobie jednostkę i poruszamy się. Jeżeli poruszamy się po odkrytym terenie, no to wiadomo, co nas czeka. Jeżeli wchodzimy na teren nieodkryty, no to po prostu odkrywamy ten teren i zgodnie z pewnymi zasadami będziemy go sobie układać. Zwracamy tu uwagę na to, gdzie jest morze, na co wchodzimy i tak dalej, i tak dalej. No i pojawia się nowy teren. Tyle, tak? Możemy tutaj już zacząć działać i robić nowe, ciekawe rzeczy. Możemy się też poruszać statkami, jeżeli takowe posiadamy, oczywiście po morzach, również zgodnie z pewnymi zasadami. I to jest ruch. Kolejna akcja, którą możemy wykonać, to aktywacja miasta, aktywacja jednego z miast, które posiadamy. I tę aktywację wykonujemy w jednym z trzech celów. Po pierwsze, możemy aktywować miasto, aby zebrać surowce. Miasto zbiera surowce z pola, na którym się znajduje, oraz z sąsiadujących z nim pól. No i bardzo proste. Z pól zbieramy jedzenie, z lasów zbieramy drewno, z gór zbieramy kamienie, z nieużytków nie zbieramy nic, chyba że mamy odpowiednią technologię. Z morza również na dzień dobry nic nie zbieramy, chyba że mamy odpowiednią technologię i budynki, no to możemy wtedy zbierać jedzenie i lub złoto. Ile pól możemy obrobić z surowców? Tyle, ile mamy wielkość, jaką mamy wielkość miasta. Wielkość miasta to liczba plastikowych pingli znajdujących się w tym mieście. Na początku mamy tylko wioseczkę, która ma wielkość 1. Ewentualnie jej nastrój zmienia ten rozmiar. Szczęśliwe miasto jest o jeden rozmiar większe, neutralne nic. Natomiast wkurzone miasto jest zawsze rozmiaru 1, niezależnie jak duże by było. I to jest aktywacja miasta, żeby zebrać, tak? Kiedy zbieramy surowce, tutaj zaznaczamy, co zbieraliśmy. No ja na przykład zbiorę sobie 2 żarcia. Kolejna rzecz, dla której możemy aktywować miasto, to rozbudowa tego miasta. Płacimy odpowiednie surowce, aby zbudować budynek. W większości przypadków, aby zbudować jakiś budynek, będziemy potrzebowali odpowiedniej technologii, która umożliwia nam zbudowanie tego budynku. Na przykład, aby zbudować twierdzę, mam nadzieję, że dobrze ją pokazałem, zawsze mylę te budynki, aby zbudować twierdzę, musimy umieć taktykę, tak? Musimy znać się na wojskowości. Aby zbudować port, którego tutaj nie mam, a nie mam, aby zbudować port, musimy umieć żeglugę i rybołówstwo, tak? Żeby takie rzeczy budować. Dodatkowo, budowa dodatkowej struktury w naszym mieście zwiększa jego rozmiar. Ale tu jest kolejna zasada, która mówi, że nie możemy mieć miasta, którego rozmiar jest większy niż całkowita liczba miast na naszym terenie, na planszy. A więc, aby rozwinąć to miasto do rozmiaru 2, musiałbym gdzieś założyć wcześniej nowe miasto. I kolejna rzecz, dla której chcemy aktywować nasze miasta, to rekrutacja jednostek. Możemy kupować tutaj jednostki, zarówno tak zwanych siedlerów, jak to się mówi, czyli osadników, którzy będą się rozłazić po mapie i zakładać nowe miasta, jak i różnego rodzaju wojowników, czy to piechotę,
Czy to jeżeli gramy z dodatkiem i mamy odpowiedni budynek w mieście, słonie bojowe, czy to znajdę tutaj, oczywiście, że nie wyjąłem tego, ale również jeżeli gramy z dodatkiem i mamy odpowiedni budynek, konnice, czy też w końcu możemy sobie postawić lidera, którego gdzieś tu miałem, ale nie mam, bądź też okręt, jeżeli mamy port i tak oczywiście czerwone miasto postawiło żółty statek. Wiecie, o co chodzi, tak? Więc możemy budować jednostki. I to wszystko dzięki akcji aktywacji miasta. Przy czym trzeba tutaj uważać, jeżeli miasto aktywujemy, to wybieramy tylko jedną z tych trzech rzeczy, które chcemy zrobić. Jeżeli chcielibyśmy zrobić więcej rzeczy w tym samym mieście, to musimy je aktywować drugi raz. Ale każda kolejna aktywacja to zmniejszenie zadowolenia miasta, a to nie zawsze jest fajne. Więc to była akcja aktywacji miasta. Kolejna akcja to zwiększenie szczęśliwości tego miasta. Płacimy zebranymi w trakcie gry żetonami szczęśliwości. Płacimy ich tyle, ile jaki rozmiar mamy tego miasta, aby podnieść szczęśliwość o jeden. Jeżeli miasto jest szczęśliwe, no to już tutaj nic nie zrobimy. Jeżeli jest neutralne, to żeby było szczęśliwe, musimy zapłacić w tym przypadku jeden żeton. A jeżeli by było złe, no to można zapłacić jeden żeton, żeby było neutralne i jeden żeton, żeby było szczęśliwe. W trakcie takiej akcji można podnieść o dowolną liczbę poziomów tejże szczęśliwości. Kolejna rzecz, jaką można zrobić, to tak zwany wpływ kulturowy. I żeby zobrazować wam ten wpływ kulturowy, ja sobie tutaj troszeczkę rzeczy poodkrywam, tak żeby było miło i przyjemnie. I wpływ kulturowy polega na tym, trochę jeziorek jest, że jeżeli jakiś gracz ma swoje miasto, śliczne, piękne i cudowne, same twierdze wyjąłem, bo po co by? O dobra, to niech tu będzie port. A inny gracz ma miasto gdzieś obok. Dajcie mi miasto gdzieś obok. To tenże gracz może wykonać tak zwany wpływ kulturowy na miasto przeciwnika. Wydaje akcję, rzuca kością, może dopłacać żetonami kultury, aby ten wpływ kulturowy wyszedł mu jak najlepiej. I jeżeli taki wpływ kulturowy wyjdzie, to znaczy rzucimy sukces 5 bądź 6 i dopłacimy albo dopłacimy żetonami, możemy wymienić budynek w mieście przeciwnika na taki sam budynek naszego koloru. Co to oznacza? Nie oznacza to, że ten budynek nagle stał się nasz, że na przykład ta twierdza przestanie atakować nasze jednostki, kiedy będziemy się bić, albo że ta twierdza zacznie atakować jednostki przeciwnika w naszym imieniu. No nie, ta twierdza nadal jest gracza czerwonego, bo to jest jego miasto, ale kiedy zaczniemy liczyć punkty na koniec gry, to ta twierdza będzie się liczyła jako nasza i da punkty nam, czyli żółtemu tutaj graczowi, a nie czerwonemu, bo taki ma kolor. I to generalnie wszystkie akcje, ale chciałbym wam jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, która, jak widzicie, tutaj na pewno się gdzieś pojawi, a o której jeszcze nie mówiłem, czyli o walce. Kiedy nadejdzie taki moment, że spotkają się na jednym polu jednostki dwóch graczy, no spotykajcie się, uhu, spotykają się jednostki dwóch graczy na jednym polu, nie wiem, co robi niebieski w środku czerwonych i żółtych, nieistotne, ważne, że będą walczyć. Będziemy walczyć, będziemy rzucać kośćmi, będziemy zagrywać karty, które mamy tu, akcji, prawie zgubiłem. Co jest ważne, żeby w ogóle poruszać się jednostkami, należy mieć wynalezioną taktykę, czyli trzeba umieć wojskowość, żeby zagrywać karty, taktyki, które są tutaj na dole. Znowu trzeba umieć w taktykę. Walka wygląda w bardzo prosty sposób. Każdy z graczy ma prawo zagrać jedną taką kartę dla tej czerwonej zdolności taktyki. Zagrywamy je zakryte. Na 3-4 je odkrywamy i jeżeli jest to akcja natychmiastowa, no to robimy to, co jest tam napisane. Ewentualnie robimy coś w nieco późniejszej fazie. Następnie każdy gracz bierze tyle kostek 12-ściennych, ile ma jednostek. Czyli czerwony weźmie 3 kostki, niebieski weźmie 2. Te kostki są 12-ścienne, ale wyniki mają od 1 do 6. Więc
Rzucamy. No i nasz gracz niebieski wyrzucił 6. A gracz czerwony wyrzucił 10. I jak to wygląda? Po pierwsze patrzymy sobie na ikonki. Każda ikonka oznacza jakąś jednostkę. Mamy piechurów, mamy słonie, mamy lidera, mamy konnicę wreszcie. I wyrzucenie takiej ikonki powoduje aktywację specjalnych zdolności tych jednostek w naszej armii. Na przykład piechurzy dostają +1, o ile dobrze pamiętam, do walki. Konnica +2. Słoń może zablokować trafienie od przeciwnika, ale jego siła nie będzie się liczyła w walce. Decydujemy, które odpalamy, których nie odpalamy. Na przykład słoń jest taką, którą będziemy decydować, czy odpalić. I następnie sumujemy wartość na kościach. I za każdą pełną piątkę, tak, za każdy wynik 5 jakby podzielony, tak, tu mamy 6, czyli to jest 1/5, tu mamy 10, to są 2 piątki. Za każdą piątkę zadajemy jednego hita, więc nasz przeciwnik zdejmuje jedną jednostkę. Niebieski zadał jednego hita, więc zdejmujemy sobie to, a czerwony zadał 2 hity, więc dwóch tutaj sympatycznych panów ginie. Czerwony wygrał walkę, hura, hura, cieszymy się bardzo. Do tego wszystkiego dochodzą cele. Niekiedy mamy na ręku cel, każda karta celu ma 2 części. Część związaną z takim ogólnym rozwojem i część związaną głównie z zadaniami bojowymi. Niekiedy te cele bojowe są do zagrania natychmiast, tak? Jeżeli, nie wiem, pokonamy większą liczbę wrogów, zabijemy wrogiego lidera, tego typu rzeczy, zagrywamy sobie cel, dostajemy 2 punkty na koniec rozgrywki. I tak wygląda walka. Jest jeszcze jedna akcja, o której oczywiście zapomniałem powiedzieć, bo czemu miałbym o niej pamiętać? Przecież ta karta nazywa się kartą akcji. Oprócz tego, że na dole mamy zdolności taktyczne do odpalania w walce, to u góry mamy różnego rodzaju akcje. Czy to dodatkowe, czy rzeczy, które robimy jako akcje zamiast jednej z tych trzech naszych głównych, czy też rzeczy, które będziemy robić jakby dodatkowo zupełnie, tak? Nowe, ciekawe możliwości ogarniania tego wszystkiego. I kiedy skończymy swoje 3 tury, znaczy 3 akcje i akcje dodatkowe, tura przechodzi na kolejnego gracza i kiedy wszyscy gracze skończą, idziemy do rundy drugiej, potem do rundy trzeciej i po trzeciej rundzie między erami następuje ta tura podsumowania, taki etap podsumowania i w tym etapie mamy kilka rzeczy. Po pierwsze sprawdzamy, czy mamy zrealizowane cele, które mówią, że w fazie podsumowania coś się dzieje. Na przykład tu cudowny, faza podsumowania, byłeś jedynym graczem, który wzniósł cud w tym wieku, albo masz armię na co najmniej 3 różnych polach lądu. Jedna z tych rzeczy w fazie podsumowania da nam punkty zwycięstwa. Celów można wykonać, ile się uda. Następnie każdy dostaje darmowe rozwinięcie, darmowe, za które nie musi płacić, ale oczywiście kostka idzie stąd, więc może się okazać, że odpalimy wydarzenie. Następnie dobieramy jedną kartę celu i jedną kartę akcji, żeby mieć co robić fajnego. Następnie każdy może zdecydować, czy spali sobie jedno miasto o rozmiarze 1, żeby dostać pieniądze i na przykład uniemożliwić przeciwnikom przejęcie takiego miasta i zyskanie punktów. Następnie możemy zmienić formę rządów, jeżeli mamy jakieś rządy wynalezione, a możemy wynaleźć inne, to możemy sobie za darmo jakby przerzucić kostki z jednych rządów do drugich i zyskać nowe ciekawe zdolności. I w końcu wybieramy pierwszego gracza. Sprawdzamy, kto ma w sumie najwięcej żetonów humoru i kultury. I osoba, która tych żetonów ma najwięcej, wybiera, kto będzie w przyszłej epoce pierwszym graczem. No i lecimy do przyszłej epoki i gramy dalej. Gramy dalej, aż nie dojdziemy do końca w taki czy inny sposób. No i liczymy punkty. I punkty liczymy za technologię, które wynaleźliśmy. To jest 0,5 punkta za każdą technologię. Za każdy element miasta na planszy w naszym kolorze jest 1 punkt. Cele to są 2 punkty za każdy wykonany cel. Cuda świata.
Możemy budować cuda, różne piękne i cudowne oczywiście cuda. O, tutaj zbudowaliśmy, nie pamiętam co to jest, to może zrobimy tak, że zbudujemy Koloseum. O, bo Koloseum pamiętam jak wygląda. Pach! Każde takie cuda to pewna liczba punktów zwycięstwa na koniec rozgrywki. I czasami niektóre wydarzenia też będą dawały nam punkty zwycięstwa. Kto tych punktów będzie miał na końcu najwięcej? Nie zgadniecie, zostaje zwycięzcą. I to w dużym skrócie Clash of Cultures, monumentalna edycja. Podsumujmy to jakoś. No dobra, moi drodzy, wiecie już jak Clash of Cultures wygląda? Wiecie mniej więcej jak się w niego gra? Tylko przypominam, nie uczcie się z tego, co tam było, jak grać w Clasha. Nie uczcie się. Czas zatem powiedzieć, co sądzę o tej grze, co mi się w niej podoba i co mi się w niej nie podoba. I zaczynamy od tych pozytywnych aspektów. Pierwsza sprawa. To jest, dla mnie to jest 4X pełną gębą i to mi się podoba. Ja tam widzę wszystkie 4X-y. Jest Explore. Tak, mamy, ten świat jest w pewien sposób zamknięty, ale odkrywamy go, tak, odkrywamy go w trakcie gry. Dodatkowo pewne właściwości mapy pozwalają nam ten świat okrążyć, tak, nie tylko poruszać się pole po polu, ale momentami przeskoczyć z jednego końca mapy zupełnie na drugi. Mamy expand, czyli rozwijanie swojej cywilizacji. Rozwijamy ją oczywiście terytorialnie. Kolejne miasta, armie, idziemy do przodu. Rozwijamy miasta, tak? Jedno założone miasto może być rozbudowane. Dokładamy do niego różne budynki, co daje nam różne nowe możliwości. Expand, czyli również technologie. Rozwijamy swoje drzewko technologiczne. Jest, wszystko jest. Exploit, czyli wyciąganie zasobów naturalnych z terenu, na którym jesteśmy. Umiejscowienie miasta zależy, od tego zależy, jakie wyciągniemy zasoby, ile tych zasobów możemy wyciągnąć. Im miasto jest większe, jeżeli coś się gdzieś tam pojawi obok, to może nam zabrać możliwość wyciągania nowych zasobów. Niekiedy zasoby naturalne się po prostu wyczerpują z uwagi na wydarzenia. No i exterminate, tak? Explore, expand, exploit, exterminate. No oczywiście, exterminate jak najbardziej jest. Walka z innymi graczami, możemy tego gracza jednego wyzerować, wtedy gra się kończy, tak? Uruchamiamy koniec gry. Ale wszystko to siedzi tam, gdzie powinno siedzieć. 4X. I każdy X w tej grze jest na swoim miejscu. I ja go bardzo fajnie czuję i dla mnie to jest jeden z niewielu 4X-ów, gdzie te wszystkie 4X-y siedzą. No i kolejne sprawy. Expand. Tak? Zaczniemy od expanda. Cała zabawa z rozwojem naszej cywilizacji, drzewko technologiczne, no cudo. Uwielbiam tego rodzaju wyzwania, gdzie mamy drzewko technologiczne, po którym możemy w pewien sposób się poruszać, gdzie mamy jasne, pewne rzeczy, które musimy najpierw wynaleźć, żeby potem móc wynajdować kolejne sprawy, ale potem możemy w jakichś tam obszarach poruszać się w miarę tak, jak chcemy. Naprawdę podoba mi się to, jak technologie są tutaj zrobione, ile mamy możliwości, na co musimy zwracać uwagę. Rewelacja. Kolejna idea expand, czyli rozwój miast. I nie tylko już to, że musimy zakładać nowe miasta, żeby mieć jak największą elastyczność w tym, co się dzieje, do czego mamy dostęp i tak dalej, gdzie pójść, skąd pójść, wszystkie tego typu rzeczy, ale fakt, że możemy w różnych miastach budować różne budynki, co w różny sposób wpłynie na to, co możemy tam robić. Zbuduj port w odpowiednim miejscu, będziesz mógł zbierać żywność, będziesz mógł zbierać złoto, ale również będziesz miał otwartą drogę przez morza do swoich wrogów, tak? Zbuduj gdzieś targ, jeżeli masz dodatek, jeżeli grasz z dodatkiem, będziesz mógł budować, kupować słonie i konnice i to może nieźle namieszać. Zbuduj gdzieś świątynię, będziesz miał dostęp do dodatkowych rzeczy. To wszystko jest naprawdę świetnie tutaj zrobione i nie ma czegoś takiego, że każde miasto budujemy dokładnie na to samo kopyto. Nie.
tutaj, zależnie gdzie to miasto stoi, będziemy próbowali jakieś ciekawe rzeczy do niego dokładać. Expand działa, no działa dla mnie naprawdę świetnie w tej grze. Do tego jeszcze mamy wydarzenia, które są odpalane przez postęp technologiczny. Wydarzenia, które, no powiedzmy sobie, potrafią dokopać, ale do tego jeszcze wrócimy. I ciekawe połączenie właśnie tego rozwoju technologicznego, sposobu, w jaki się rozwijamy z wydarzeniami, tutaj również bardzo, bardzo mi się podoba. Lubię, jak tych wydarzeń jest dużo, a tu bywa ich naprawdę, naprawdę dużo. Explore, kolejny X, który tutaj też mi się podoba. No mapę musimy odkryć, tak? Ta mapa jest dla nas na dzień dobry terra incognita, nie licząc startówek. I jest masa rzeczy związanych z tym, jak eksplorujemy, jak układamy te kafelki, tak? Gdzie musi iść woda? To, jak wpływa nasz, jak wpływa teren na to, jak będziemy się poruszać. To, jak teren wpływa na to, że wrogowie będą mogli do nas przyjść łatwiej albo trudniej. Wszystkie tego typu rzeczy mają tutaj wpływ. I eksploracja jest mega ciekawa, bo może się okazać, że na pierwszy rzut oka mamy przechlapane, tak, ze względu na to, jak wygląda teren dookoła nas, a z drugiej strony nagle może się okazać, że nie jest wcale tak źle. Mamy ciekawe surowce, mamy możliwości, mamy naturalną ochronę przed innymi. Kapitalna sprawa. Exploit, czyli kolejna rzecz, kolejny X, który też dla mnie tutaj świetnie działa. Zbieranie surowców. Ile tych surowców zbierzemy, zależy od rozmiaru miasta. Im większe miasto, tym więcej możemy zebrać, co ma jak najlepszy sens. To, jakie surowce zbierzemy, zależy od tego, gdzie to miasto leży, ewentualnie jakie mamy też technologie, co świetnie, świetnie działa, tak? Dodatkowo mamy te możliwości, gdzie ktoś nam wjedzie, tak? Jakaś obca armia nam wjedzie i przystopuje zbieranie surowców z tego pola. Może się okazać, że pojawi się spalona ziemia, że jak to nazywam, która na stałe blokuje nam pobieranie surowców z jakiegoś miejsca. I to wcale nie my musimy ją tam położyć. To może nam nawet położyć przeciwnik. On blokuje sobie, ale jednocześnie wybiera takie miejsce, które dla niego jest, powiedzmy sobie, mało istotne, bo ma dostęp do tego surowca w wielu innych miejscach. No ale dla nas może być czasami nawet kluczowe. Bardzo przyjemnie to wszystko działa. No i Exterminate. Exterminate, w którym no musimy zbudować armię, w którym musimy tymi armiami się poruszać, ale musimy mieć odpowiednie technologie do tego, żeby te armie poruszać. Mamy mnóstwo technologii związanych z wojną, które ulepszają nam możliwości. Mamy najazdy barbarzyńców, pojawiają się piraci, tak, neutralne jednostki, które mogą nam nieźle napsuć krwi, ale jeżeli uda nam się ich oswoić, uda nam się ich zaatakować, przejąć w odpowiedni sposób, dadzą nam sporo, sporo bonusów, tak? Walka, która jest zrobiona, która jest też bardzo mi się podoba. Na początku myślałem, że pomysł zrobienia kostki 12-ściennej z 2 szóstek jest taki sobie. Ale potem okazało się, kiedy doszły do tego ikony odpalające zdolności poszczególnych jednostek, że to wszystko bardzo, bardzo fajnie działa. Jasne, ten system walki, to dodawanie i dzielenie na 5 może nie jest jakiś najbardziej intuicyjny w świecie, ale dla mnie działa idealnie. Są odpowiednie decyzje w walce, czy zdolność na przykład słoni, jeżeli je mamy użyć, czy nie, czy chcemy, wiecie, zablokować jedno trafienie, czy jednak wolimy dodać tę siłę słoni do ogólnego ataku. Karty ataku, tak? Karty taktyki, którą zagrać, jaką zagrać, kiedy zagrać, bo to wszystko może mieć znaczenie. Walki tutaj są dość szybkie i dość krwawe i to mi się bardzo, bardzo tutaj podoba. Co mamy dalej? Bo mam to wszystko wypisane, ale widzę, że zacząłem gadać o tym zupełnie inaczej niż mam napisane. O wydarzeniach mówiłem. Wydarzenia naprawdę są fajne. Powiem jeszcze raz, już nie tylko mówię o
powiązaniu z technologiami, z rozwojem technologicznym, ale to, na jakim poziomie działają. Potrafią ukarać ludzi, potrafią dać coś dobrego. Czasami się zdarzy, że ktoś dostanie dużo dobrego, a ktoś kilka razy z rzędu dostanie po głowie. Do tego jeszcze wrócimy, ale mimo wszystko nigdy nie miałem wrażenia, że to, jakie wydarzenia pojawiły się w grze, zdeterminowało, czy wygrałem, czy przegrałem. Czy kto inny wygrał, czy przegrał. Byli ludzie, którzy dostawali u nas od wydarzeń niesamowicie po głowie, a potrafili wygrać. Byli ludzie, którzy wręcz przeciwnie, głaskani byli niesamowicie, dostawali wszystko, czego potrzebowali, no i nie potrafili tego wykorzystać i dostawali w ogólnym rozrachunku po łbie od reszty graczy. Więc wydarzenia, to w jaki sposób one są zrobione, to w jaki sposób się pojawiają, to co robią, bardzo, bardzo mi się tutaj podoba. Karty celów i karty akcji. Cele, które można wykorzystać na dwa sposoby, tak? Jeden zwykle związany z militariami, drugi zwykle związany z ogólną rozbudową i rozwojem technologicznym. Bardzo przyjemna rzecz. Nie musimy też wykonywać ich w jakichś specjalnych warunkach, w specjalnej kolejności. Nie musimy się bać, że jak nie wykonamy, to dostaniemy ujemne punkty. To są po prostu możliwości, podwójne możliwości dostania punktów. Oczywiście jeden cel można wykonać tylko raz, tak? Jedną kartę, nie można wykonać obu tych rzeczy, które są tam napisane, ale działa to naprawdę, naprawdę bardzo fajnie. Karty akcji, które znowu są podwójne, tak? Z jednej strony mamy akcję taktyki, którą możemy odpalić w bitwie, z drugiej strony mamy kartę akcji, coś, co daje nam dodatkowe możliwości w trakcie naszej tury i naprawdę czasami potrafi nieźle zamieszać, potrafi nam otworzyć niesamowite sytuacje i zupełnie zmienić sytuację na planszy, na naszym kawałku terenu. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Fakt, że monumentalna edycja ma w sobie od razu dodatek. No to jest wow. Ja pamiętam, mam poprzednią wersję, tak? Mam Clash of Cultures po prostu i kupiłem sobie podstawkę, ale dodatku jakoś nie chciałem, póki był w sklepach. Zapragnąłem go mieć dopiero, kiedy ze sklepów wyszedł. I pamiętam, że znaleźliśmy go ze znajomym gdzieś w jakimś zapadłym sklepiku we Francji. Oczywiście francuską wersję językową. Za straszne pieniądze. No ale kupiłem, bo chciałem go mieć. A tu jest już w pudełku. I to jeszcze z tym bonusem, z tym promo pakiem z Board Game Geeka, czyli z cywilizacją Azteków. To, że ten dodatek jest, no robi świetną robotę, bo dodatek jest po prostu świetny. Jasne, nie trzeba go wrzucać od razu. Warto jedną czy dwie gry zagrać bez tego dodatku, żeby się oswoić z grą, jeżeli jej nie znamy. Ale dla mnie ta gra istnieje w zasadzie tylko i wyłącznie z dodatkiem. Kolejna rzecz. Pomysł handlu między graczami, że można handlować wszystkim. Można się dogadywać i handlować wszystkim. Kartami, celami, surowcami, czym sobie zapragniemy. Sprawia to, że gra nie tylko jest intensywna na stole, ale również i poza stołem, nad stołem. Czasami nie bierzemy udziału w konflikcie na planszy, ale bierzemy udział w nim nad planszą, bo komuś zapłacimy, żeby poszedł w inną stronę, bo komuś zapłacimy, żeby jakieś wydarzenie zostało skierowane gdzie indziej. Ten handel, to umawianie się robi tutaj dodatkową dla mnie niesamowitą, naprawdę niesamowitą robotę. Kolejna rzecz, która bardzo mi się tutaj podoba, to lekkie zmiany. Lekkie, mniej lekkie, to każdy jakby, kto zna poprzednią edycję, sam sobie to w duszy dośpiewa. Dla mnie te zmiany są takie, że nie wywracają gry do góry nogami, ale fakt, że są, wpływa na nią bardzo, bardzo pozytywnie. Na przykład to, że specjalne zdolności jednostek zostały jakby wyjęte z tych jednostek i dołożone do kostki. Znaczy one dalej są przypisane do danej jednostki, ale nie są automatyczne, tylko muszą być odpalone rzutem i odpowiednią
ikoną, która wypadnie na kostce. Zmiana pojawiania się barbarzyńców, czy też piratów, którzy nie są już przyklejeni, że tak się wyrażę, do konkretnego kafelka terenu, tylko wychodzą z wydarzeń i wtedy trzeba kombinować, wtedy trzeba się martwić, gdzie, jak się pojawią i co się z nimi stanie. To, że zmieniono, to w sumie jest spora zmiana, to, że zmieniono połączenie właśnie technologii z rozwoju technologicznego z wydarzeniami. Kiedyś w poprzedniej edycji technologie dalej wywoływały zdarzenia, ale troszeczkę inaczej. Ale to troszeczkę sprawiało, że te wydarzenia wychodziły dużo, dużo rzadziej. Teraz wychodzą dużo częściej i dla mnie jest to mega, mega przyjemniejsze. Więc naprawdę zmiany, które tutaj są, nie wywróciły tej gry do góry nogami, ale dla mnie sprawiły, że gra się dużo, dużo przyjemniej. Wygląd tej gry. Co prawda kilka elementów wygląda może troszeczkę gorzej niż w oryginalnych, niż w poprzedniej wersji. Grafiki na tych elementach terenu. To zależy od gustu. Może były trochę ładniejsze. Tutaj to wszystko jest jakby, cała gra jest pełniejsza, większa, bardziej grandioso, monumentalna w końcu. Te cuda świata w końcu są ładnymi figurkami, takimi pozłacanymi figurkami, a nie kartonowymi standisami, które tak sobie wyglądały przy tej reszcie rzeczy. To wszystko wygląda świetnie. Planszetki graczy, które mają wybite dziurki. Świetnie. To po prostu wszystko świetnie ze sobą współgra. Co ja tutaj mam jeszcze napisane? W zasadzie to są te rzeczy, które mi się podobają. Nieźle się skaluje. Naprawdę nieźle się skaluje, chociaż trzeba pamiętać o tym, że przy grze dla dwóch osób, w dwie osoby, no pewne elementy nie wejdą już do rozgrywki. Chociażby ten handel. Może się zdarzyć, że zahandlujemy czymś, tak? Ale będzie tego dużo, dużo, dużo mniej niż w grze trzy czy czteroosobowej. Mimo wszystko jednak na dwie osoby da się zagrać. Działa to przyjemnie, chociaż okej. Okay. Na 3 i 4 osoby dla mnie jest dużo, dużo przyjemniej. Tego typu gry dla mnie działają zawsze lepiej w większym składzie. Ale dwie osoby? Spoko. Da się zagrać. Popatrzmy, o czym zapomniałem? Nie wiem, o czym zapomniałem. Pewnie o czymś zapomniałem. Tak bywa. Czas teraz na elementy, które w Clash of Cultures mi się nie podobają, bo takie również są. I zacznę od pierdoły. Wypraska. Zrobiono tutaj plastikową, ładną wypraskę, gdzie wszystko ma swoje miejsce. Ale czy na pewno? Jest miejsce na karty, jest miejsce na jakieś żetony, jest miejsce na kostki i jest miejsce na jednostki graczy. Jak widzieliście na tym poprzednim fragmencie, te wszystkie jednostki graczy, te wszystkie budynki są po prostu wrzucone w jeden taki per kolor, tak? Nie, no tu jest tyle miejsca, myślę, że można było to zrobić lepiej, myślę, że można było to jakoś fajniej podzielić. Ja mam nadzieję, że ktoś niedługo zrobi do tego insert i da się te elementy pochować z sensem, podzielone ładnie i to będzie miało ręce i nogi, bo ta wypraska jest okej, ale wkurza, jeżeli chodzi o przygotowanie gry. Mnie ta wypraska wkurza. Kolejną rzeczą jest miejscami czytelność budynków. Bywa tak, że to, co mamy na planszy, troszeczkę się zlewa. Jeżeli nie jesteśmy jeszcze dobrze rozeznani w grze, to na pierwszy rzut oka nie jesteśmy w stanie rozpoznać niektórych budynków. Bywa nawet problem z tym, żeby budując sprawdzić, czy to jest na pewno ten budynek. Jeżeli chodzi o czytelność, to mieliśmy problem z odczytywaniem nawet tych kart pomocy. Fajne są, naprawdę są fajne, dokładne, tylko czcionka jest mega mała, tak? Na kartach pomocy i na kartach technologii. Mieliśmy gracza, który no, ma lekkie problemy ze wzrokiem i miał problem, żeby to przeczytać, więc to by się przydało troszeczkę większe. Kolejna sprawa, losowość.
Losowości mamy tutaj sporo. Jest losowość na kostkach w trakcie walki, jest losowość dociągu kart, celów, kart akcji, no jest losowość wydarzeń. I ta losowość potrafi czasami sprawić, że człowiek siedzi przy tej grze i zastanawia się, co on zawinił, że karma go tak karze, że wszyscy inni mają fajne rzeczy, a ty masz te najbardziej badziewne, że dostajesz ciągle po łbie, że piraci, że barbarzyńcy, że głód, że syf, brud i ubóstwo, a wszyscy opływają w dobrobyt. I jeżeli nie znasz dobrze Clash of Cultures, to potrafi ten rozrzut losowości, ten rozrzut, można by powiedzieć czasami nawet niesprawiedliwości, mocno ukłuć i sprawić, że będziesz podchodził do tej gry sceptycznie i może nie będziesz za bardzo chciał do niej siadać. Ale jak się nauczysz tej gry, znaczy nauczysz, jak już zagrasz kilka razy, jak ogarnie się, zobaczy się, jakie zasady jakby tym wszystkim rządzą, to okaże się, że spora część tych wydarzeń, nawet tych złych, może być w pewien sposób zignorowana, może być nawet dobra dla nas, tak? Da się te wszystkie złe rzeczy przekuć na coś dobrego. Ale tu jest kolejna rzecz, która niezbyt mnie cieszy, to jest próg wejścia w tę grę, bo tej gry naprawdę trzeba się nauczyć. Do tej gry trzeba usiąść i trzeba chcieć z niej wyciągać wnioski z rozgrywek. Nie każdemu będzie się chciało. I ja to rozumiem. Ale przez to, że ta gra czasami potrafi wychłostać, to sprawia, że mniej ludzi będzie przyciągała. Więcej ludzi może ta gra odrzucić. I to doskonale rozumiem. Ale bardzo tego żałuję. Bardzo mi się to nie podoba, że ma tutaj mechanizmy, które potrafią ludzi szybciej odrzucić niż do siebie przyciągnąć. Kolejna sprawa, downtime. Ojejku, jest. Jest downtime, bywa tutaj downtime. Ta gra jest długa. I pomimo tego, że mi się osobiście w zasadzie nie dłuży, okej, był chyba jeden raz, jeżeli chodzi o Monumentalną, gdzie siedziałem i było takie, okej, która to jest era? Ja pierniczę, zaczynamy piątą. Kurde, mogłoby się to już skończyć. Ale to był chyba tylko jeden raz i jakby warunki dookoła też sprawiły, że chciałem, żeby to się skończyło nieco szybciej. Ale generalnie jest downtime, te trzy akcje, które wykonujemy w całości i potem kolejny gracz, i potem kolejny gracz, i potem kolejny gracz, powodują, że no tam się może dziać sporo, tam mogą być jeszcze dodatkowe akcje, tam może być kombinacja, tam może być walka, tam może być coś jeszcze. I no możemy czekać na swoją turę. Downtime jest i trzeba go przeżyć, tak? Po prostu trzeba go przeżyć. Ja staram się go przeżyć tak bardzo, jak tylko mogę. I ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć, i to jest jakby spięcie tych wszystkich rzeczy, które mi się tutaj nie podobają. Clash of Cultures, Monumentalna edycja, tak jak powiedziałem, ma w sobie zmiany, ale to jest tylko takie lekkie wygładzenie papierem ściernym niektórych elementów, które wystawały jakoś, były takimi haczykami brzydkimi w tej poprzedniej wersji. Clash of Cultures to gra z 2012 roku i trzon mechaniki, cały pomysł, trzon designu nie został zmieniony. I to czasami widać, to czuć. Ta gra nie prowadzi nas za rączkę. Ta gra zmusza nas do zapamiętywania mnóstwa rzeczy, do ogarniania mnóstwa rzeczy na swojej tylko planszetce, a co by tu mówić o planszach innych graczy, żeby, nie wiem, przypilnować, czy ktoś tam nie zrobił jakiegoś przewału. A ja muszę pamiętać o masie swoich rzeczy i bywa, że nawet ograni ludzie ogólnie w planszówki potrafią zapomnieć o pewnych elementach, że miał jakiś bonus do tej akcji, że przed swoimi akcjami mógł coś zrobić, że coś tutaj ma jakieś dodatki, że tutaj coś działa, że stąd powinien coś zabrać, a że jak robi to, to ma jeszcze to, a jak tu postawi coś, to ma jeszcze coś. Jest tego masa. Ta gra zmusza nas ciągle do kombinowania, do myślenia i do pamiętania o tym, co mamy. Niektóre zapisy na planszetkach wcale w tym nie pomagają. Co z tego, że na planszetkach technologii jest napisane, co dana technologia robi?
to jest mocno skrótowe. Niektóre technologie opisane na planszetce w instrukcji, gdzie są opisane, wyglądają, kurczę, zupełnie inaczej. Miałem taki przykład, gdzie grałem pierwszy raz od dawna Kartaginą i było coś tam napisane o statkach piratów i moim wpływie na te statki. No i tak sobie przeczytałem to na tej planszetce i powiedziałem, aha, no dobra, okej, to tak to działa, a coś z tym zrobimy. I dopiero po rozgrywce zajrzałem do instrukcji, żeby zobaczyć, a może tam coś więcej było. I okazało się, że w instrukcji ta technologia była rozpisana dużo bardziej i okazało się, że gdybym przeczytał to wcześniej, to ta gra mogłaby się potoczyć zupełnie inaczej, bo miałem zupełnie inne i lepsze i większe narzędzia do dyspozycji. Czy to wina gry, że tego nie wykorzystałem? Trochę może tak, bo nie dała mi jakichś jasnych sygnałów, ale zobacz, tam jest więcej napisane. Ale z drugiej strony to też moja wina, bo przecież nikt mi nie zabronił zajrzeć do instrukcji i poszukać jakiegoś wytłumaczenia. Czuć, słuchajcie, czuć, że to jest design z 2012 roku, że to nie jest ten projekt, gdzie wszystko jest wygładzone, wszystko stara się nas poprowadzić, pokazać i tak dalej, i tak dalej. I ja dlatego staram się tutaj też tak grać, żeby... Okej, ja mogę o czymś nie pamiętać, ale tobie będę przypominał. Po cholerę, skoro wiem, że ja będę... Mnie to może drażnić, to po cholerę ma jeszcze drażnić ciebie. Będę starał się pamiętać o swoich, ale będę starał się też pamiętać o twoich bonusach, dodatkowych akcjach, które możesz zrobić i tak dalej, i tak dalej. Bo chcę, żeby pomimo tego, że to jest wiadomo, to żeby ludzie czerpali z tego przyjemność, nawet jeżeli ja dzięki temu przegram. No dobra, słuchajcie. I to wszystko, jeżeli chodzi o rzeczy, które mi się w Clash of Cultures Monumental Edition, czyli Monumentalna Edycja Polska, podobają. Czas na czy pytania, czy odpowiedzi. Pytanie numer jeden. Jak chętnie znowu usiądę do Clasha, do Clash of Cultures Monumental Edition, ubrane w BGG-ową ocenę. I jak słyszeliście, no tu jest dużo spraw, które jednak gdzieś mnie w serce ranią i sprawiają, że ząb zgrzyta. I dlatego Clash of Cultures Monumental Edition to dla mnie dycha. Słuchajcie, ja wiem, że tu są problemy. 10 nie oznacza gry idealnej, gry bez wad. 10 oznacza dla mnie grę, o której ja myślę, w którą ja chcę grać, nad którą ja się zastanawiam, nawet jeżeli w nią nie gram, nawet jeżeli ją tylko widzę na półce. Clash jest chyba czwartą moją dychą taką, o której jestem w stanie teraz pomyśleć. Ja wiem, że tam są problemy, wiem, że są rzeczy, które wkurzają mnie, wiem, że są rzeczy, które będą wkurzały masę osób, mniej lub bardziej. Ale ja tę grę uwielbiam. Ja ze swojej strony, kiedy, tak jak powiedziałem, kiedyś z kimś gram, będę robił wszystko, żeby dla tych innych osób jak najbardziej zniwelować te rzeczy, które mnie wkurzają. A sam po prostu w pewien sposób je zignoruję, bo tak ta gra mi się podoba. Bo przyjemność płynąca z grania, nawet z tego, że o czymś zapomniałem, nawet tego, że dostaję po paszczy, nawet tego, że losowość w kartach wydarzeń mnie gnoi. Przyjemność płynąca z tej gry jest taka dla mnie, że jestem w stanie wybaczyć jej wszystkie wady. Te, które widzę nawet, te, które samego mnie wkurzają. Ja jej to po prostu wybaczam, bo uwielbiam tę grę. Chcę w nią grać, chcę proponować granie. To jest najlepsza planszowa cywilizacja. Przepraszam, jedna z dwóch najlepszych planszowych wersji cywilizacji, tej takiej Sida Meiera. To jest jedna, w której mamy aspekt 4X, a druga nazywa się Cywilizacja poprzez wieki, która ma trochę inne podejście. I jest to drugi 4X, w który bardzo chętnie zagram. Pierwszy to jest Star Trek Ascendancy. To są te dwa 4X-y, do których usiądę zawsze. Po prostu budzisz mnie w środku nocy i mówisz Clash albo Star Trek. Spoko, tylko założę skarpetki. I jedziemy. Dycha. Clash of Cultures, Monumentalna Edycja Polska jest dla mnie 10. Po prostu. I tyle. Koniec. Kropka. Możecie się ze mną kłócić, możecie... Ja ufam, wierzę, że wam się może to nie podobać, że coś was w tej grze wkurza, że nie chcecie w nią grać.
spoko, nie namawiam nikogo, nie będę tłumaczył, nie wiem, mylicie się, bo ta gra jest świetna, tylko trzeba się jej nauczyć. Nie, ja zdaję sobie sprawę, że ludzie mogą nie chcieć, że ich będzie odrzucać. Formi? Dycha. Pytanie numer dwa. Czy kupiłbym tę grę, gdybym nie dostał jej do recenzji? Tak, 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 słuchajcie. 430 do 600 zł. No dobra, za 600 pewnie bym się zastanowił, czekałbym gdzieś za taniej. 430 od razu. Słuchajcie, ja dałem za dodatek po francusku do poprzedniej edycji, nie wiem, 250 zł. No to o czym my mówimy? I mam poprzednią edycję. A i tak kupiłbym monumentalną. Bo tak, bo mam wszystko w jednym miejscu i tyle. Z wygładzeniami. Kupiłbym, koniec. I pytanie numer trzy. Czy Clash of Cultures zostaje w mojej kolekcji? Jak najbardziej zostaje. Zostaje i będzie grany. Co prawda poprzednia wersja nie będzie już grana, ale raczej też zostanie jako taki sentymentalny gdzieś tam pomnik. Nie będę się pozbywał tej poprzedniej edycji. Ale to ta wersja jest u mnie na piedestale teraz i to ta wersja będzie grana. No dobra, moi drodzy, tyle, jeżeli chodzi o nowego Clasha. Dziękuję za to, że dojechaliście do tego momentu. To pewnie kolejna bardzo długa recenzja w moim wykonaniu. Jak zwykle zapraszam do lajkowania, komentowania, zaglądajcie na Facebooka i na Instagram. Głoście dobre słowo o moim kanale. Jeżeli podoba wam się to, co robię, możecie postawić mi wirtualną kawę. Link jest w opisie do tego materiału. Jeżeli bardzo, 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 bardzo podoba wam się to, co robię, to tutaj jest link do Patronite'a. Zerknijcie tam. Może dołączycie, może będziecie chcieli dołączyć do fantastycznej grupy świetnych ludzi, którzy w ten sposób mnie wspierają, a czasami mają nawet wpływ na to, co tutaj na tym kanale się dzieje. Ale zachęcam was też do tego, żebyście zaglądali do innych recenzentów, do tych, którzy robią blogi, do tych, którzy robią podcasty, do tych, którzy robią wideo. Każdy z nas inaczej podchodzi do gier planszowych, każdemu z nas inne rzeczy się podobają, inne się nie podobają. Każdy będzie miał swoją opinię o jakimś tytule. I warto poznać opinię różnych ludzi, zanim wyrobicie swoją własną. A jeżeli spodoba wam się czyjaś praca, możecie pomyśleć również o wsparciu takiej osoby. Bo nie ma w tym nic złego, żeby oglądać mnie, a wspierać kogoś innego. To jest nawet całkiem normalna sprawa. Każdy recenzent ma swoich fanów i ludzi, którzy go po prostu oglądają. Ale przede wszystkim, bo już marudzę, grajcie. Dużo grajcie i namawiajcie innych do grania, bo to jest rewelacyjna metoda na spędzanie wolnego czasu. No. I tym optymistycznym akcentem kończymy recenzję Clash of Cultures Monumental Edition. Do na razie.